Strażacy z OSP w osiedlu stałym już po raz trzeci dołączyli do darczyńców akcji Szlachetna Paczka. Szlachetna Paczka jest obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce. Wbrew pozorom nie zajmuje się wyłącznie robieniem paczek. Jest oparta na pracy z darczyńcami i wolontariuszami i to oni pomagają rodzinom w potrzebie. W tym roku będziemy pomagać pani Agnieszce, która ze względu na różne tam sytuacje w swoim życiu znalazła się w ciężkiej sytuacji i my za pomocą tej Szlachetnej Paczki będziemy chcieli przynajmniej ten okres świąteczny, że tak powiem, ubarwić pani Agnieszce i pomóc naszymi produktami, które będziemy zbierać wśród mieszkańców miasta Jaworzna i wśród naszych druhów, druhen i innych znajomych. Jak dołączyć do grona darczyńców? To bardzo proste. Wystarczy skontaktować się z OSP w osiedlu stałym i pomóc w przygotowaniu paczki. Pani Agnieszka nie ma bardzo dużych wymagań. Przede wszystkim potrzebne są różnego rodzaju żywność, mąka, makaron, cukier, herbata, wszystko co po prostu używamy na co dzień, a co ma długą datę przydatności, różne środki czystości i pani Agnieszka ma takie ciche życzenie, bardzo by potrzebowała komplet garnków, bo te, które ma, są bardzo zniszczone, a po prostu pieniążki, które jej zostają, no po prostu nie starczają, aby wydawać je na takie rzeczy jak garnki na przykład. Czasu nie pozostało zbyt wiele. Zbiórka produktów trwa tylko do 7 grudnia.